Siema, hejos, jadę do wielkiego sklepu, do Torunia, do RR Moto, zobaczyć rękawice i buty na ścigacza. Tymczasem bardzo mądry zakup, przemyślany. No wiecie co, wpadłem na pomysł, jestem w Toruniu, właśnie wjeżdżam do Torunia i wpadłem na pomysł, przecież w RR Moto mają też różne takie gadżety na motocykl, a potrzebuję lusterka z kierunkowskazami na czasze montowane do mojego ścigacza i no zobaczymy, może będą mieli na sklepie, no fajnie by było, jakbym sobie to ogarnął i żeby właśnie na czasze przerzucić te kierunkowskazy. Jak byłem ostatnio w RR Moto, to właśnie widziałem takie różne jakieś tam rzeczy, ale nie wiem, czy lusterka z kierunkowskazami będą mieli, chyba że na zamówienie. Ale wiecie co, też dzwoniłem do Michała z Ducati, właśnie tu w Toruniu jest Ducati, i właśnie najbardziej to by mi pasowały właśnie od Ducati. A wiecie dlaczego? Dlatego, że po prostu są obrotowe, czyli składane. Można je składać, czyli parkujesz czy coś, składasz sobie lusterka i jest elegancko, nie? I są regulowane od środka, czyli po prostu nie zmieniasz pozycji tych lusterek w ogóle w żaden sposób, tylko po prostu środkiem je regulujesz, nie? No i kierunkowskazy, nie? No i to jest właśnie to, o co mi chodzi. No zobaczymy, czy w RR Moto będą mieli, czy będę musiał jechać do Ducati. No takie coś bym chciał po prostu, jednak nie wypał na kierownicy są te moje lusterka. No, no ale co zrobić. Zawsze ktoś je kupi, bo to są dobre firmy, Barakudy. Swoją cenę kiedyś miały i na pewno trzymają jeszcze. To tymczasem jadę. Jestem, dojechałem, jestem w Toruniu pod sklepem RR Moto. Zaraz tam się wbijam i wszystko posprawdzam. To jest największy sklep w Polsce. Patrzcie, parking dla klientów. Dzień dobry. Dzień dobry. W takim wieku na motocyklu? A co, za młody jestem? Za młody, no. No to ja dlatego właśnie robię sobie to. Zakupy? Tak, tak. A wie pan co, panu powiem coś. Ja to tak sobie powiedziałem, jak będę sprawny, to będę miał i 80, i 90 i nie zsiądę. Jest no to ja też od 40 lat pierwszy raz w zeszłym roku, jak kupiłem go, dojechałem 200 km w deszczu. Ale przyjechałem tego i tak. A ja prowadzę kanał, wie pan, na YouTube'a, czyli taka integracja w ogóle no, wszystkich motocyklistów, nie? Nie tylko. Tak. Tych w terenie, tych na szosę. No i co to jest? Gdzie to jest zabawa jakaś? To nie ma zabawy, aha. To jest kanał, filmy robię. Aha, dzisiaj ja byłem, traumę mam okropną. Pół roku to było niewyjęte. Ale później kumpel mówi, ty weź se kup motor, przypomnisz sobie młodość. No i tak zrobił pan, no. Posłuchał pan. Tak jest. To ja miałem taki przypadek, mój kolega, to ja zaraz też opowiem. Dziewczyna go rzuciła, a on... Załamał się, tak? No zakochał się i go rzuciła i to i tamto. I ja do niego mówię, ty. A on nie miał ani prawa jazdy na motocykl, ani motocykla, ani nic. A ja mówię, słuchaj, kup sobie ścigacza takiego jak ja. I długo nie trwało. No. Kupił. A co za sprzęt kupił? Hondę kupił. Hondę? No, Fireblade'a. Ja rozumiem. A to jaka pojemność? 900. 900. Od razu, nie jeżdżąc nigdy w życiu motocyklem. I ja przez telefon go uczyłem jeździć. I się nauczył. No i... Jeździł pierw bez prawa jazdy, potem zrobił prawo jazdy i jeździ do dziś. Mam nadzieję, nie? To już było gdzieś z 10 lat temu. No, tak to było, nie? A ile by pan liczył za zrobienie zdjęcia mi na motorze? Nic. To proszę poczekać, zapłacę za to, żeby nie było... Dobra. A pokaże pan motocykl? Ja? Motocykl? Pokaże tak, pan? Oczywiście, stoi tam. Aha, okej. Okay. No dobra. To ja w tym czasie wejdę jeszcze. O kurde. Wszyscy z kaskami. Dzień dobry. O, co wyczaiłem. To jest to, co potrzebuję. O, ale fajne pepegi.
Kurde, kozackie. Wow, muszę spytać, ile to kosztuje. H3, Shimy. O, Shima, o nie, już wiem. 479, 480 zł. Ale są kozackie. Stylistyka elegancka. A jak pan ma na imię? Rysiek. Rysiek. Super. A vice versa? Jarek. Jarek. Ja mam po całym tygodniu pracy, też trzeba takiego, mieć głowę to, że 2 dni rozmiarz. Nauczyciel. Gnębiła go żona. To chyba jak się wyprowadził, to nie zamieszkał gdzie iść. Ta cholera chwila sobie mieszkanie z oko. O jeden. Dobrze widzę? Tak, to o. Czyli ja mogę powiedzieć tak. Bardzo mądry zakup, przemyślany, nie z głupoty, tylko z rozsądku. A dlaczego? Powiedzieć dlaczego? No bo tak, bo w pana wieku motocykliści myślą tak, kupię chopera. Ale broń Boże, jak się, ja wiem jak to jest i... bardzo trudny motocykl, no. Mówią, że niby wygodny, on może jest wygodny w siedzeniu tylko, ale nie w prowadzeniu. Tak. A tutaj widzę, że pan nie dość, że wybrał fajną pojemność, nie za dużą, to po prostu jest bardzo zwrotny ten motocykl. To i odejścia ma prima kategoria. To tak, lekki, prawie 100, przyjemny. Prawie 100 koni na pełnym gwizdku. Łatwy do opanowania. Tak. Niski, można się łatwo, szybko podeprzeć. Pozycja normalna, turystyczna. Kupiłem sobie osłony. Gmole. Tak. I to chcę oczyścić i pomalować. A, no tak, tak. Bo tylko to robi złą robotę, nie? No, tak. Tak jest. A to żaden problem. Ja wiem, że to nie problem, tylko no. Jak mieszkam w bloku, to co jemu? No tak, tak. Gadałem z chłopakami z tej... Ale wie pan co, pod blokiem też jest fajna robota. Dziękuję. Ja robiłem. Ja znam takich pacjentów u siebie, co zaraz dzwonią do straży. A. Aha, jak coś się robi. Tak. I jaka to jest pojemność? Bo 600. 600, no. Czyli to jest to. 4 gary. No. Wtrysk, no. Nie ma o czym mówić. I który rocznik to jest? 9. Ale 2009. Tak, ale według tego, co zegar pokazuje, to jest tylko, jak kupowałem, było 30,5 tysiąca przebiegu. Aha. Więc mało. Jak... Mało, no. Nie no, elegancki. Elegancki. Czyli bardzo dobrze. Ostatnio na stacji spotkałem właśnie jednego pana. A czy chyba był młodszy ode mnie, nie? I mówi, tak, marzy mu się chopper, a ja mu odradzam, mówię, nie, mówię, chopper waży powyżej 300 kilo najczęściej, ten motocykl waży, podejrzewam, że mniej niż 200 kilo. Coś koło 200, że ja no. Jego nie podniosę, jak się przewróci. No. Muszę mieć co najmniej dwóch do pomocy. No ale teraz magmole, no to jakby się położył, ale to już jest lepsza pozycja. Mam nadzieję, że się nie położy. Żadnych wycieczek, tak jak robiłem z głupoty, jak go tylko pojechałem do Zbiczna, a tam piachu ktoś nasypał, ledwo wyhamowałem, no ale chcę skręcić, a były kolejki i on mi się położył, no i co? I wtedy ratunku, kto mi pomoże. Czyli już był crash? Tak, już był. Co to za motocyklista bez crashu, nie? No tak się właśnie... Pytałem jak... Ale pan tutaj na to kupił? Rysiek, kupiłeś na to? Co? Ten tak... Tank to chcę pada? Odkleić i to jest nie czarne, ale niebieskie. Aha. Z czerwonymi obwódkami. Aha, rozumiem. No. Czyli takie zamarzenie. Więcej nie chcę, bo czuję co w nogach mam, ile się mogę oprzeć. No. Staram się jeździć ostrożnie. No, zamroziłem trochę kapitału, ale wydaje mi się, że przy tej inflacji to jeszcze zarobiłem. Nie, no motocykle to idą w cenę, to nie jest tak, że się traci, na pewno nie, no. Absolutnie. Za tym tak jak stoi, zapłaciłem 9600 i w obsłudze Yamaha wszystko zrobili, łańcuch tam, no koła, wszystko. Opony wymienili, no takie, aby
aby pojeździć w tym sezonie. No, no nie za szeroka jest ta opona, jest bardzo dobra, w kolejnach nie będzie aż tak, przeszkadzała. No i pasażera można śmiało wziąć. Już mi dają nie jedną dupę. Nie, no napęd nowy. Widzisz, kochany, tylko mam rękawiczki, to... O, jest. Godzinę pokazuje. Nie? No. A tu jest zdjęcie mojej żony. Kochanej, o, która zmarła. No. Ale była kochana. Tak obydwoje byliśmy zakochani w sobie, że to głowa boli. No dobra, to co, będziemy? Aha, to na to zdjęcie. No właśnie, a jak to zdjęcie? No właśnie, nie wiem jak, to by trzeba było go cofnąć chyba. No tutaj. Zaraz zrobimy, no, porządku. To stopę schowaj. Czy ja? Boczną stopę schowaj. Aha! No, bo to wiesz, można się wywrócić. Tu no się tak, podeprzesz, tak, tu tak. To. Uwaga! Kurwa! No widzisz? Pomału, pomału. Tu może być. Okej. Okay. Kombinezonu nie zakładałem ani butów, bo to kurczę, gorąco i tak, ja spoczony jestem, gorąco i tak. To to jakieś klawe ujęcie. Mam opuścić to szybkę czy nie? Nie. Dobra. Trzymaj się, nara, szerokości. Oj. Opanował, jedzie, Ryszard. Trzymaj się szerokości, nie daj się. To był filmik z Rysiem. Nara, trzymajcie się. Pamiętajcie. Motocykl od Młodza. Elo. Także odcinek z Rysiem był. Teraz idę do RR Moto załatwiać swoje tematy. O, zacznę od rękawic. Te nie są, to są takie bardziej turystyczne. Tu widzę. Sport jest. Tu jest sport. A, mi to by pasowały takie. Nie, dobra. Idę w czerwony. Tak. Ten model. Tak. O, jakie leciutkie. No kurde. A mówiłem, że technologia się potrafi zmienić. A się zmienia, wszystko się zmienia. Te by mi się działy. Albo te do kombiaka. Też leciutkie są. Kurde.
Powiem wam, że przyoczyłem na te moje rękawice. Przyoczyłem. A to nie jest wina tego, że ich nie konserwowałem, tylko to jest wina tego, że po prostu no to stara technologia, no. Ale... Kurde, inne czucie w palcach normalnie. Nie no, eleganckie. Czyli te, albo te. Te lepsze, bo te to do kombiaka, te to bardziej do rękawic. Ale eleganckie. Powiem wam, że kurde, super, te mi siedzą. To jeszcze te przymierza. RS taki też kiedyś miałem. To Piasek ode mnie wziął. RS taki. Też białe miałem. Ale wtedy miałem cały komplet RS taka z kaskiem, butami. Wszystko. Dobrze, to odwieszam. I teraz jeszcze te. Jeszcze cenę obczaję. Cena. Ceny na razie nie widzę. O, tu widzę, tu skórka jest trochę inna. No lekkie, wszystkie te rękawice są lekkie, tamte moje są naprawdę ciężkie. To by się działo. Te rozmiar tylko większe, ale siedzą, kurde, do fajerki. Są takie szkole, takie cienkie, dopasowane. To jest rozmiar, poczekaj, ile to kosztuje? To jest XL-ka. Termo grzeje, ale jest będzie pana miało... Ale muszę przymierzyć, bo muszę wiedzieć. Czekajcie, jeszcze może zobaczę, polecę po jeszcze innych. Tak, no, ma fajne kolorki takie damskie. To są. Ale nie, no ja bym musiał mieć do kombiaka ten model. Dobra, ja sobie jeszcze przymierzę większy rozmiar. To będą za duże, te będą... Wiecie co, nawet jak nie kupię, to będę wiedział chociaż jaka rozmiarówka to jest L-ka. Ale ta jest bez żółtego. Bez żółtego, z białym, ale też by się działy. Też fajne, lekkie. Czyli ja rękawice bym musiał mieć L-ki. To już nie ma z tych rozmiarówek. Dobrze, to teraz tu wiem, że szyjmy na pewno L-ki. A teraz jeszcze buty. Też na pewno technologia się zmieniła. Elki, muszę zapamiętać. No, pozdrawiam was wszystkich i pozdrawiam Rysia z odcinka i załogę sklepu RR Moto.